Thank you.
chwałę cudów zjaw. Gdy twardy żółb Bożego przyjął syna, gdy zmienił Bóg porządek swoich praw. W tę noc niebiosa blaskiem zapłonęły, rozwarły się podwoje niebios wrót. Anielskie chóry nową pieśń podjęły, zwiastując krąg miłości Bożej cud. W tę noc pasterzy naszego życia bieg się zmienił, bo kiedy cały świat beztrosko spał, nam w ciemnej nocy świt się zarumienił. Zbawienia cud nam dziś się jasnym stał. Tej nocy czar i dzisiaj jeszcze działa, na cały świat, na ludzi wszystkich raz, gdy z wszystkich ust rozbrzmiewa Bogu chwała. Jak w tamtą noc, tak dziś i tak po wszystek czas. Nieobecnych pojawią się cienie.
Witajcie, nazywam się Jan Andersen i jestem waszym pisarzem. Tylko mam natchnienie, wpisuję księgi dziecięcych marzeń. Wśród najsłodniejszych bajek świata jest baśń, przy której chce się płakać. Teraz wam opowiem, po to jestem tutaj z wami. Baśń o dziewczynce za pałkami. Raz, wigilijną mroźną noc, gdzie radość trwa do świtania, po śniegu dziewczynka boso szła, niosąc zapałki do sprzedania. W jej domu biedny hulał wiatr i bieda była wielka, więc za kilka marnych groszy chciała sprzedać zapałek pudełka. Ciepłych domach jedli cuda, gdy ona
trudzie. Chcę sprzedać pudełek zapałkami kilka, by radosna nastała w naszym domu chwilka. Beztroscy, rozbawieni ludzie, w swych ciepłych domach jedli cuda, a ona stała, przemarznięta, wciąż myśląc, że się sprzedaż uda. I nikogo nie dziwiło, że dziewczynka z zapałkami płakała żywnymi łzami. Nikt się nie interesował małą dziewczynką, biedną, ziemniętą kruszynką. Wszyscy gnali z pięknymi prezentami, ciesząc się rodzinnymi świętami. Koniec? Nie, druga zapałka w wieduniach już płonie. I trzecia, i czwarta, i piąta świeci. Jak długo tak można zapalać się, dzieci? Thank you.
że dziecko zapałki sprzedaje i prawdziwym handlowcem się staje. Zapałki wyrzuć do kosza, bo nikt ci nie da złamanego grosza. Thank you.
dworze? Sprzedaję zapałki, chcę trochę zarobić. Czemu jest zimno i późno już pora? Wracaj prędko do domu, bo będziesz chora. Moja rodzina jest biedna, w domu brakuje pieniędzy. Nie mamy na jedzenie, żyjemy w wielkiej nędzy. Dlaczego ty sprzedajesz? Inaczej się nie da? Rodzice uważają, że dziecko łatwiej coś sprzeda. Długo tu siedzisz, dziewczynko kochana? Dziś bardzo długo, od samego rana. I dużo zapałek sprzedać się udało? Niestety się bardzo mało. Tylko jedna uboga pani, bardzo miła. Zapałek nie wzięła, choć zapłaciła. My od ciebie zapałki kupimy chętnie, bo nie możemy przejść obok ciebie obojętnie. Będą nam one przypominać ciebie, gdy będzie już po wszystkim, a ty będziesz w niebie. Znacie tę bajkę? Już wiecie, co będzie? Tak, bajka o tobie znana jest wszędzie. Dziewczynko maleńka, kochana, albowiem w raju będziesz jutrzejszego rana. W ziemskim życiu zaznałaś wiele trudności. W przyszłym czekają cię same radości. Nie zaznasz już chłodu, nie zaznasz już głodu, nie będziesz ciężko pracować. Doświadczysz miłości, doświadczysz radości, ze Stwórcą będziesz obcować. Kończmy, dziewczynko, twą ziemską udrękę. Wstań, zbliż się do mnie i podaj swą rękę. Mamy skrzydła, więc to my będziemy latać. Pomogę ci wprunąć do lepszego świata.
jest mi coraz zimniej. Co się ze mną dzieje? Lecz już nie boję się ciemnego zmroku, bo dobre anioły znajdują się wokół. Panie Andersenie, spełnij nasze życzenie i pozwól nam zmienić twojej bajki zakończenie. Dziewczynka nie musi umierać i już teraz być w niebie. Jeśli tylko pozwolisz, weźmiemy ją do siebie. Usiądzie z nami do stołu, kolędę zaśpiewa i będzie jej ciepło, choć mroźny wiatr powiewa.